Inwestycje w gminie Lubawka. W gminie Lubawka trwają obecnie trzy duże inwestycje. Budowa świetlicy w Opawie, budowa chodnika w Miszkowicach i realizowany projekt 3-letni zagospodarowanie zbiornika Bokówka. Chcemy Państwu pokazać, na jakim etapie są realizowane trzy inwestycje. Wybraliśmy się z kamerą. Pani burmistrz, powiedzmy, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy nad zbiornikiem Bukówka w miejscowości Paprotki, bo zbiornik Bukówka leży terytorialnie na kilku miejscowościach. Paprotki, Miszkowice, Szczepanów i Bukówka. Jesteśmy w Paprotkach, gdzie już widać za mną fragment ścieżki pieszo-rowerowej. Ścieżki, która z założenia ma otaczać cały zbiornik Bukówka, żeby przejechać suchą ścieżką przez naszą największą atrakcję przyrodniczą, to jest woda w jeziorze. Natomiast w tej chwili robimy część tej inwestycji, na którą dostaliśmy pieniądze z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, z Unii Europejskiej. Robimy taką inwestycję wspólnie ze stroną czeską. Czesi zrobili już inwestycje po swojej stronie. U nas jest to dużo większy zakres i dużo kosztowniejszy zakres. Dlatego od samego początku podzielona jest ta inwestycja na 3 kolejne lata, żeby było to bezpiecznie dla budżetu. I w tej chwili zagospodarowanie zbiornika Bukówka jest jedną z 3 inwestycji, które realizuje gmina Lubawka w otoczeniu koronawirusa, gdzie teoretycznie powinno się wszystkie koszta ciąć, bo wpływ do budżetu będzie coraz mniejszy. Ale ponieważ są podpisane umowy i dostaniemy zwrot z Unii Europejskiej po wykonaniu tej inwestycji, więc dlatego to musimy to skończyć. W tym etapie projektu jest zaprojektowanych 5 km ścieżki pieszo-rowerowej. Są już wykonane w latach ubiegłych 2 budynki sanitarne i one już stoją, są na razie zamknięte, bo chcemy to uruchomić w całości już inwestycji. W tym roku też powstaną slipy, 2 slipy, między innymi jeden slip jest właśnie tutaj w Paprotkach wzdłuż tej drogi gminnej. Powstanie jeden slip, drugi będzie na Miszkowicach i zagospodarowanie takie placu zabaw i siłowni zewnętrznej od strony tego cypla miszkowickiego, bo tam największe będzie zagospodarowanie tej takiej atrakcji turystyczno-wypoczynkowej zbiornika Bukówka. My inwestujemy, na ile nam pozwolono. Wtedy, w 2015 roku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej pozwolił na taki zakres inwestycji terenów niegminnych, tylko właśnie obecnych wód polskich. Taka jest konstrukcja ścieżki tej pieszo-rowerowej, która umożliwia, czyli jest albo zgodna jest współgra ze środowiskiem wodnym, bo teoretycznie poruszamy się w strefach zalewowych zbiornika, czyli ta ścieżka może być teoretycznie przy dużych opadach, co bym sobie życzyła w tym roku, może teoretycznie być zalana i konstrukcja właśnie tego żwirowa powoduje, że nie będzie to ze szkodą ani dla środowiska wodnego, ani też dla inwestycji wykonanej, bo ani asfalt, ani beton nie wytrzymałby tego naporu wody przy minusowych temperaturach. Również na cyplu miszkowickim będzie w tym roku wykonana wiata biesiadna i będzie wykonane boisko do piłki plażowej oraz siłownia zewnętrzna, plus oświetlenie, plus infrastruktura towarzysząca właśnie tego typu zadaniu. Całość zagospodarowania już kilka razy omawiałam i pokazywałam, jak to będzie wyglądało. Także do końca roku jest zaplanowany ten teraz już ostatni etap tej inwestycji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na majówkę będzie takie bardzo huczne otwarcie całego kompleksu zbiornika zagospodarowania Bukówka. Też przymierzamy się, zastanawiamy się, trwają rozmowy, jak to będzie utrzymywane później w okresie i trwałości projektu, ale też i później, żeby można to
użytkować w sposób taki bezpieczny i żeby był tutaj gospodarz gminy, trzeba ustalić z beneficjentem przede wszystkim środków, na co nam pozwoli, jak to będzie wyglądało, kto będzie zarządzał tą nieruchomością. Mnie marzyłoby się, żeby wzorem na przykład podziemi Arado, żeby to była firma zewnętrzna, która ma to, korzysta z tego i gmina się nie musi martwić o koszta utrzymania tej inwestycji.